Punkty, jeszcze raz punkty, one były dzisiaj najważniejsze. Zrobiliśmy dzisiaj na początku znaczy coś, co powinniśmy zrobić tydzień temu we Wrocławiu. Tam się nie udało, ale zespół pokazał konsekwencje, charakter i potwierdził, że potrafi grać w piłkę, że nie załamał się to i dwoma ostatnimi porażkami, pewnymi porażkami. I myślę, że odbyła się gra w piłkę, że nie banka, wybijanie, tylko grając w piłkę. W trudnej sytuacji potrafiliśmy osiągnąć korzystne wyniki. Nam się to dzisiaj udało. Zgadzam się tutaj z trenerem Hajko, że bardzo dużą rolę w naszym zespole odegrał dzisiaj Marcin Żebaków jako cofnięty napastnik. Ten system ćwiczyliśmy w Turcji, bardzo długo nie mogliśmy go prowadzić, bo kontuzjowany wcześniej Dawid Nowak, Paweł Buzała, także cieszę się, że to teraz funkcjonuje i jak gdyby jesteśmy jak gdyby dwustronni, bo potrafimy zagrać 4-4-1-4-1, a dzisiaj 4-4-2 i to przynosi nam punkty. Przed nami 4 spotkania i trzeba sobie jasno powiedzieć, że teraz wszystko zrobimy, żeby w następnym spotkaniu zdobyć punkty. Bo tak sobie postawiliśmy cel, że mieliśmy 5 meczów do końca i że jesteśmy w każdym meczu w stanie wygrać z każdym z tych przeciwników. Dzisiaj to zrobiliśmy i jeszcze raz zawodnikom dziękuję za bardzo dobry mecz, za walkę, szczególnie pierwszą połowę, gdzie piłkarsko to wyglądało bardzo dobrze. W drugiej połowie co prawda się troszkę cofnęliśmy, oddaliśmy pola Jagiellonii, ale konsekwentnie grając w defensywie obroniliśmy wynik i mamy cenne 3 punkty. Przerywamy tą pasce 5 meczów bez wygranych. Dziękuję.